kiedy wstaje nowy dzień. Obudzi słońce wiatr ze snu. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy mają ochotę słuchać następnej audycji
Witam. Witaj, Kuba. No dzisiaj smak będzie dla koneserów, bo będziesz mówić o smaku działania, tak? No, to już jest taki wyższy poziom drabinowy, czy jak? Tak, wyższy poziom. Nadal tutaj pozostajemy w takim, w takiej nauce duchowej, w której my siebie widzimy jako Boga. Jest jednak pewna różnica z tym, o czym mówiłem wcześniej. No to tak. No, trzeba będzie to wyjaśnić, Kuba, bo to są takie trudne tematy. Dobrze. Więc na początku słuchajmy. Może tak. Jeszcze odpowiedziałbym na niektóre wiadomości tutaj z poprzedniego razu. Bardzo cię proszę. Ten język heleński, nie ma jednego języka heleńskiego. Języki heleńskie to jest grupa języków. I język grecki jest jednym z języków heleńskich. Ale sami Grecy nazywają swój język helliniki albo hellenike. I to znaczy według nich grecki. Więc nie słyszałem, żeby pan albo pani miała takie znaczenia. Więc panu znaczy wszystko. Tutaj ta wiadomość jest nieprawdziwa. A jeżeli już ktoś się przy tym upiera, to proszę podesłać źródło, bo ja korzystam z dość dobrych słowników greckiego języka i żaden nie podaje takiego znaczenia słowa pan ani pani. Ja też nie znam dobrze języka greckiego, ja tylko czytam w starogreckim, w języku kini, który jest też nazywany koine. I to jest język Pisma Świętego i przeważnie czytam w nim, więc to na tyle znam, że potrafię czytać i rozumieć. A to jest mały wyrywek języka. Może w jakimś z języków heleńskich jest takie słowo, ale to wtedy prosiłbym, żeby podesłać jakieś źródło. Inaczej to ta wiadomość brzmi nieprawdziwie. No, bardzo nieprawdopodobnie, to się zgodzę. Natomiast jeżeli pozwolisz, to po raz kolejny chyba nawiążę do tego, że jest bardzo, bardzo duża rozbieżność między językiem, którym się posługujemy, prawda, teraz, znaczy różnymi językami, a tym, co było kiedyś. Uległo to zapomnieniu, manipulacji i tak dalej, i to chyba nie podlega wątpliwości. To, co było kiedyś więcej niż 3 pokolenia, jest praktycznie dla nas no, słabo osiągalne. I skojarzyło mi się jeszcze taka ciekawa historia z językiem włoskim. Tym językiem włoskim, który jest w tej chwili używany jako oficjalny język włoski, który powstał po tak zwanej II wojnie światowej. I ten język, który teraz jest używany, prawda, w prasie, w szkołach, no, jako oficjalny język włoski, jest sztucznie stworzonym tworem. I to jest wiedza, którą po prostu nabyłam, jak studiowałam we Włoszech, właśnie język tenże. I to są takie ciekawostki, o których nie wszyscy wiedzą. Bardzo jestem ciekawa, prawda, jaka będzie odpowiedź. Natomiast dodałabym właśnie, jeżeli chodzi o język włoski, ten oficjalny, naukowcy dostali polecenie, tam lingwiści, prawda, i stworzyli kanon, czyli od początku stworzyli język, który się teraz, prawda, wszyscy mówią język włoski, nieprawda. Na terenie Włoch obecnych, do czasów Garibaldiego, który zjednoczył podobno Włochy, no ale stworzył w każdym bądź razie spójne terytorium pod określonym zarządem, to prawda. Były kiedyś, jak to się nazywało, te miasta państwa, były różne tam małe regioniki, czyli była to niesamowita różnorodność. Zresztą do dnia dzisiejszego jeszcze żyją ludzie, którzy urodzili się przed wojną, jest ich coraz mniej,
którzy znają te języki, które były wcześniej, a które nazywa się, upraszczam, nie? Dialektami. Mhm. Więc no, w ogóle kwestia językowa jest pasjonująca, powiedziałabym. I pytanie moje jest takie, na ile naprawdę my mamy dostęp do tego, co kiedyś było? Różnie to może bywać. Także no, czekamy na odpowiedź. A tu jeszcze mamy sprawę języka w duchowości. Tak. To też jest dość istotne. Mhm. Ja o tym ostatnio wspomniałem, że duchowość nie zatrzymuje się na brzmieniach wyrazów, tak, a przechodzi bardziej do znaczeń, czyli nie jest istotna forma. Mhm. Na przykład w angielskim mamy słowo sir, to znaczy proszę pana albo proszę ojca. Tam różne są tłumaczenia tego. Mhm. Dla nas sir to jest ser do jedzenia, który kupujemy w sklepie. Ale rozumiemy, że to słowo sir znaczy co innego dla Anglika, co innego dla nas. Albo słowo Bóg. Bóg po angielsku to książka, a u nas to jest drzewo Bóg, albo Bóg jako wielki Pan, Ojciec, Stwórca. Albo jak to było w tym powiedzeniu, rzeka, tak? Dałby Bóg, żeby Bóg mógł przekroczyć Bóg. No właśnie. Tak, więc duchowość nie bawi się w takie zabawy słowne, gierki. Zmierzamy do znaczenia i zawsze ludzie, którzy zajmowali się duchowością, którzy żyli na sposób duchowy, używali języka bardziej narzędziowo po to, aby doprowadzić ludzi do doświadczenia, do doświadczenia duchowego, które sami posiadali. I tutaj język ma formę pomocniczą, ma formę pomocniczą, narzędziową. On nam coś pokazuje, kieruje nas do czegoś. Tak. Dlatego często ma też język duchowy posiada naleciałości z różnych kultur, z różnych religii, ale często posługuje się tym, co jest żywe, żywe w danym czasie. A ponieważ tradycja rozwija się przez lata, przez wieki, to ten język też ulega przeobrażeniom i zmianom i język duchowy jest, może być dosyć takim zlepkiem, pewnym zlepkiem różnych języków, różnych stylów, różnych filozofii i nauk. Chrześcijanie na przykład, gdy wprowadzali swoją naukę na ziemie rzymskie i greckie, wchodzili w styczność z ludami pogańskimi, czyli z tymi, którzy nie byli wierzącymi w jednego Boga, Jahwe. I te ludy posiadały już swoje narzędzia językowe, swój własny język i chrześcijanie w styczności z tymi ludźmi, żeby wyjaśnić im swoją naukę, posługiwali się tym językiem, którymi oni operowali, ci ludzie innej wiary. Więc ten język chrześcijan też ulegał przeobrażeniom. On nie jest taki sam jak język Żydów, jak język religii żydowskiej. No, o tym można długo mówić, ale nie chcę przedłużać za bardzo. Jeszcze no, może na jedną odpowiedź bym powiedział tutaj o tym, że Pan się kojarzy z Bogiem z małej litery, biblijnym Jahwe. Mogą być różne skojarzenia, dlatego że wyrastamy z różnych środowisk i mieliśmy różny kontakt z wiarą, z Bogiem. Jeśli jednak podejdziemy do Pisma Świętego, jak jest przedstawiany Bóg Jahwe, to raczej on jest światłem, aniżeli ciemnością. Jest nawet nazywany przez Jakuba Apostoła Ojcem Świateł. Można nie rozumieć pewnych działań Boga Jahwe w Biblii, bo tam są też księgi historyczne, jest Bóg bojowy, który broni narodu. Naród żydowski w pewnym okresie historii jest bardzo ciemiężony i walczy z innymi narodami. To może być dosyć niezrozumiałe, może się kojarzyć z ciemnością. Ale że Daniel, to tego nie rozumiem, bo Daniel akurat nie jest tak mroczną księgą Biblii. To jest dosyć też świetlista księga. Jest tam nawet pieśń błogosławiąca, wzywająca całe stworzenie do błogosławienia Boga. Możliwe, że historia Nabuchodonozora
z Księgi Daniela, ma coś w sobie z mroku, ale tak ogólnie to raczej nie. No ale można mieć różne skojarzenia, więc tylko nie nazywajmy, że gady nauczyły zwać Jezusa. Ale widzisz, ja bym tak może podsumowała. Miejmy szacunek, żeby nie wyzywać Boga od gadów, albo Jezusa od gadów, bo to jest już przesada i nieprawda. No więc słuchaj, Kuba, podsumuję i nie oburzaj się. Ty tłumaczysz twoją wiedzę, to, co wypływa z twojego serca, natomiast wieża Babel nadal stoi i czyni szkody. I tak, no właśnie, to nie jest tematem naszej audycji. No właśnie. Pamiętajmy, że ta wieża Babel po prostu taki cień rzuca na nas. Pamiętajmy, że nie wszystko jest oczywiste. Pamiętajmy, tak, że nasza wiedza, tak, że ta nasza wiedza, poczekaj, nie jest doskonała, bo nie może być. Bo mało kto ma wgląd od początku świata w to, co się działo. A my opieramy się na tym, co pozostało chyba, tak dobrze mówię? Tak. To jedna rzecz, a też ważne, żebyśmy badali nauki, poznawali nauki z dobrych źródeł, z wiarygodnych źródeł. Więc jeżeli chcemy coś mówić o języku greckim, to dobrze, żebyśmy się z nim zaznajomili, a jeżeli nie, to przynajmniej zapytać kogoś, kto jest rzetelny w tym. Jeżeli chcemy mówić o wiedzy biblijnej, to też to jest szczególna księga, która cały czas była przekazywana, jest przekazywana w żywym przekazie. I należy ją czytać w szczególny sposób. To jest inny rodzaj języka. Ona potrzebuje wyjaśnienia, właściwego wyjaśnienia. Jeżeli samemu się czyta, to można wpaść na wiele błędów. Było wielu takich ludzi, którzy próbowali czytać samemu i nadal jest wielu takich. I wpadają w różne błędy, niedorzeczności. To jest podobnie jak z językiem. Jeżeli chcielibyśmy się uczyć angielskiego, to uczmy się go od Anglika, albo powiedzmy od kogoś, kto żyje w języku, w którym język angielski jest używany jako język narodowy. A nie uczymy się go od Chińczyka, ani od Hindusa, bo nie będzie to dobry język. Jak uczymy się Biblii, to też od tych ludzi, którzy cały czas ją przekazują, mają ją żywą w przekazie. Bo to jest pismo szczególne, nazywane świętym. A czy potrafisz nam powiedzieć, kto ma ten żywy przekaz Biblii, tak jak mówisz? Kościoły. Przede wszystkim Kościół rzymskokatolicki, Kościół prawosławny i protestanci. Tylko u protestantów jest już Biblia troszkę zubożała. Oni odrzucają niektóre księgi i niektóre prawdy też wyjaśniają w sposób węższy, bardziej wąski. Więc to głównie tam w tych środowiskach się wyjaśnia. A jeżeli mamy Stary Testament, to można jeszcze czerpać wiedzę z przekazu żydowskiego, z judaizmu. Oni również rozwinęli się przez wiele wieków. U nich ta nauka się rozwinęła. Więc jest to dosyć ciekawe. Ja akurat nie zagłębiałem się tak bardzo w to. Ja bardziej znam religię żydowską z przekazu chrześcijan. No właśnie to. I znam tylko na wyrywki od Żydów trochę. Ale słuchaj, skoro mówimy dzisiaj o działaniu i postarasz się ten smak działania przedstawić, to rozumiem, że ta tradycja, na którą się powołujesz, to jest wynikiem konkretnego działania, które doprowadziło do stworzenia tego, co nazywamy kościołem, takim lub innym, jak mówisz, ich parę powstało w tej tradycji. I jeżeli chodzi o pismo, to też zostało ono spisane po prostu, prawda? Tak.
Tak. Ponieważ i zrodziło się z życia. Też miejmy taką świadomość, że to było na początku niespisane. Zrodziło się w życiu ludzi. To no właśnie, były to przekazy ustne, prawda? No i mamy do czynienia jeszcze z tekstem starym, z odległego rejonu, więc zupełnie inne myślenie, inny język. Nawet jeżeli dzisiaj wybralibyśmy się gdzieś daleko, do obcego kraju, to spotkamy się z inną mentalnością ludzi. Mhm. I żeby poznać ich obyczaj, potrzebujemy czasu. I nieraz parę lat nie wystarczy, żeby to poznać wszystko. No tak. Żeby mieć pewne wyobrażenie. No tak to jest. A tu mamy całe wieki i jeszcze takie odległości wielkie. Dlatego tutaj warto opierać się na przekazie. To znaczy, ty twierdzisz, że jest ciągłość przekazu, tylko od kiedy? No odkąd te nauki istnieją? Skąd są? No ale podobno w IV wieku tam coś zostało zmodyfikowane. Po jakimś soborze słynnym? Nie, w Piśmie Świętym raczej nie robi się modyfikacji. Zmieniają się tłumaczenia. Nad tłumaczeniami się pracuje i akurat w przypadku Pisma Świętego dba się o to, żeby ono było to tłumaczenie dość wierne. I to już od początków wzrastania Kościoła chrześcijańskiego dbano o to, aby tłumaczenia były wierne. Obecnie też jest osobna dziedzina nauki, biblistyka, która szczegółowo się tym zajmuje. Mm-hmm. I bibliści bardzo krytycznie podchodzą do wielu tekstów biblijnych. Sięga się też po teksty apokryficzne, żeby zrozumieć tamte czasy, w których księgi powstawały, tamte realia życia. Mm-hmm. I bada się prawdziwość, ale od różnych stron. I od historycznej, i od strony treściowej. Tego, co przekazuje jako nauka duchowa. To szeroki temat. Przedstawiam jako duchowość, to jest bardziej streszczenie różnych duchowości, nie tylko chrześcijańskiej, dlatego że miałem też styczność z buddyzmem i poznawałem jakieś inne religie, przynajmniej pojęciowo, więc staram się zrobić takie streszczenie, które mogłoby przedstawić to, co jest duchowe w życiu ludzkim i ogólne dla wszystkich, że nie trzeba być tutaj chrześcijaninem. Nie nazwałem tego smaki duchowości chrześcijańskiej, tylko smaki duchowości. Chodzi o duchowość człowieka. No Kuba, tak jak ciebie prosiłam, żeby po prostu był to w miarę wierny opis twojego osobistego doświadczenia, tego, co doznajesz w życiu codziennym również, to nie jest ta audycja, to nie jest opis wszystkich poglądów, doktryn, absolutnie nie. To jest twoje spojrzenie, które powstało na twojej drodze życia i wynika z twoich doświadczeń. Tak? To może tak dopowiemy naszym słuchaczom. Że to nie jest absolutnie prawdziwe i jedyne spojrzenie na sprawę duchowości. To jest prawdziwe doświadczenie. Jest. Tak. Prawdziwe jest. No. Ja nie próbuję nikogo kłamać, więc ja staram się przedstawić to, co jest pewne. Mhm. Więc to jest prawdziwe, ale wiadomo, że ja nie przedstawię tego wyczerpująco, bo tak. Mogę tutaj tylko ogólnie przedstawić pewne tematy. Mhm. Niektóre duchowości, które ja przedstawiam, wymagają też wniknięcia w nie, takiego, że posiadają one swoje tajemnice i pewnych rzeczy nie można wyjawić bez szerszemu gronu. Także mogę mówić tylko ogólnie o tych sprawach, ale to nie znaczy, że to jest nieprawdziwe, tylko
Wiesz, ja się głębokie i ciężkie do przedstawienia. No ciężkie, bo ja się spotkałam z takim określeniem, ale też i w praktyce, że jest tak zwany poziom tajemny, prawda, nauk, nie tylko duchowości, wszystkich nauk. Więc co powiesz na ten temat? Czy to można tak nazwać pewnym poziomem tajemnym, czy inaczej? Tak. To, o czym teraz mówię, na przykład, że człowiek ożywa jako Bóg, to jest już rodzaj nauk tajemnych. Przede wszystkim dlatego, że nie można o tym mówić ludziom, którzy nie mają doświadczenia Boga, którzy nie weszli z Bogiem w jakąś zażyłość. Ci, którzy nie dostrzegają w Bogu jakiejś wielkości, czyli to, co wcześniej mówiłem, że rozpoznajemy Boga jako Pana. Niektórym może się to słowo Pan nie podobać, bo mają jakieś złe skojarzenia. Tak. Ale tu chodzi o to, żeby zauważyć w nim wielkość, że jest kimś ponad. Tak jak z tym generatorem. Ja podałem taki przykład ostatnio, że Bóg jest generatorem. To jest słaby przykład. Słaby dlatego, że Bóg nie jest maszyną, a my nie jesteśmy komputerami. Nie da się nas zaprogramować. Chyba że będziemy myśleli o sobie, że jesteśmy komputerami, to się damy zaprogramować. Ale człowiek jest istotą żywą. I podobnie Bóg. Jeżeli używam tutaj takiego porównania, że jest generatorem, to tylko jest to przykład dobry pod pewnym względem. On pokazuje pewną rzeczywistość, że Bóg ma wielkie siły, którymi może nas obdarzyć, może nas zasilić. I też jeżeli wchodzimy w ten rodzaj wyższej duchowości, musimy rozpoznawać Boga takim, jakim jest, że jest wielką siłą. I nie możemy się tutaj okłamywać, że jest jakimś po prostu powietrzem albo czymś naturalnym, bo to będzie słabsze, będzie to słabiej oddziaływało. W niższych poziomach duchowości również jest Bóg, tylko on tam nie ma, nie jest tak rozpoznawany jako ten, z kim można wejść w jakiś kontakt. On jest bardziej pojęciowy. Jako ktoś, kto jest. To tak trochę na zewnątrz, albo w życiu, jako stwórca. A tutaj w tych wyższych rodzajach duchowości Bóg się objawia i przychodzi do nas, wchodzi z nami w zażyłość. Możemy się z Nim zaprzyjaźnić i ożywić Go w sobie. To ożywianie polega na tym, że my wcześniej poznaliśmy Boga. I dlatego to jest tajemne. Bo jeżeli nie ma tego poznania wcześniej, to mówienie komuś o takiej zażyłości będzie niepotrzebne, będzie bezcelowe, będzie się mijało z celem. Ta osoba nie zrozumie. Jeżeli ktoś nie poznaje Boga jako wielkiego, że jest kimś większym, to też nie ma powodu, żeby się w ogóle słuchał takiego Boga, albo żeby się z nim łączył, żeby z nim rozmawiał, bo po co? Może porozmawiać z powietrzem, może porozmawiać ze sobą, przytulić się do drzewa. Wszystko. Jest dużo różnych sposobów. Może zrobić ciasto, cokolwiek. A co jest tutaj nadzwyczajnego, że my się zwracamy do Boga, bo On ma w sobie wartość. Ma dobro, ma miłość. Ma tego więcej niż my. Może nas tym obdarzyć i zasilić nas. Jest źródłem. Jeżeli tego nie rozpoznajemy, to tutaj ta nauka się urywa. Nie ma celu. Nie ma celu jej przekazywania, jeżeli nie ma tego rozpoznania. Jednak mogę mówić o tym w taki sposób, że jako zjawisko, nie? Że pewni ludzie mają takie doświadczenie, że stają się Bogiem i te cechy Boga rzeczywiście w nich ożywają. Tacy ludzie zwykle nazywani są świętymi albo no różnie mogą być nazywani cudotwórcami, dobrodziejami, cudem na ziemi, zjawiskiem. No w zależności od tradycji. Tak. Ludzie, po prostu ludzie już później będą sami ich nazywali jakimś własnym językiem. Ale to czym oni żyją jest, przekracza tutaj życie na ziemi, życie człowieka, dlatego
mówimy o takiej wyższym rodzaju duchowości. Trochę ciężki temat. No, powiedziałabym ci, że nie tyle ciężki, co trudny i złożony. Bo na przykład ja bym się zapytała, no dobrze, to co, nie było Boga wcześniej, jak byli tak zwani poganie, dopiero on się pojawił, jak nastało chrześcijaństwo. No wiesz, to tak, można by zadać takie pytanie, no i co? Tak, tak, dobre pytanie. Był, jest. On jest wszędzie, wszędzie tam, gdzie są ludzie. Mhm. Tutaj ta nazwa poganie to jest już ze środowiska chrześcijańskiego, więc oni, wierzący chrześcijańscy, mieli w pewnym okresie taką nazwę. Obecnie już się jej nie używa raczej. A jeżeli się ktoś używa, to raczej sami chrześcijanie proszą, żeby odchodzić od tej nazwy. Czym ją zastąpić? Zmienia się też doświadczenie duchowe ludzi. Mhm. No to jak się nazywa dzisiejszy poganin, Kuba? Mówi się o ludziach niewiernych albo o ludziach innej wiary, innego wyznania. Mhm. A jeżeli ktoś się deklaruje, że jest ateistą, no to ateista, nie? Albo agnostyk. Agnostyk, czyli ktoś, kto uznaje, że jest tam Bóg, ale nie da się go poznać. Jest niepoznawalny. Więc różne, później już mogą być różne takie określenia, ale raczej nie odchodzi się już od tego określenia poganie. To jest taki stary przeżytek. Wcześniej chrześcijanie używali tego po to, żeby rozpoznać siebie, przede wszystkim własną tożsamość i żyć też w społeczeństwie ludzi innej wiary. Żeby wejść z nimi w jakiś kontakt. Ponieważ chrześcijanie nigdy nie byli wrogo nastawieni do innych narodów. Chyba, że mamy takie jednostkowe przypadki, gdzie były zboczenia też, jakieś najazdy i te inkwizycje. Ale to było rzadkie i to się nie przyjęło. Ale tu może odchodzimy od tematu za bardzo. No tak, to było... Ogólnie Bóg objawia się każdemu człowiekowi, dlatego że człowiek ma duszę, czyli ma tą zdolność do przyjęcia Boga i życia duchowego. I to we wszystkich wiarach, w różnych religiach, nawet bardzo prymitywnych, jest pewne objawienie Boga. Dlatego gdy widzimy jakichś ludzi, którzy żyją na sposób duchowy, to i choćby ich zachowania wydawały się dziwne, powinniśmy mieć pewien szacunek, bo wchodzą oni w pewną styczność z bóstwem, z boskością. I niekiedy mogą mieć jakieś wąskie wyobrażenie o Bogu albo niepełne objawienie, ale to nie znaczy, żeby to poniżać, bo ci ludzie też mają szczere poszukiwanie, szczerą chęć zbliżania się do tego, do tej rzeczywistości Boga. Więc dzisiaj, jeżeli mielibyśmy wrócić do tego wątku, który dzisiaj mam przedstawić, to ostatnio mówiłem, że ożywamy jako Bóg i w tym wcześniejszym podejściu, w smaku obcowania, pojawia się takie doświadczenie, ja jestem Bogiem. I to doświadczenie jest bardzo silne, takie, że przemienia spojrzenie, sposób patrzenia i my sami siebie widzimy jako Boga. To znaczy takiego, który ma cechy boskie. Boga nie możemy zobaczyć, ale Bóg objawia nam się przez cechy, czyli przez różne dobra, dobra duchowe. Bóg może też się objawić pod postacią człowieka dla nas. I wtedy często mówi się o aniele, że objawił nam się anioł, albo Bóg w postaci jakiejś człowieka cielesnej. I wtedy daje nam pewne wyobrażenie o sobie.
Także widzimy, to ta osoba jest świetlista, ma proporcje, jest piękna. I na podstawie tego widzenia też możemy w sobie obudzić pewne doświadczenie Boga, ożywić. Ale to nie jest powiedziane, że tutaj Bóg będzie się tak objawiał, tylko jest to poznawanie czysto duchowe przede wszystkim. Czyli wcześniej było słuchanie słowa Boga, wykonywaliśmy jakieś czynności, do których Bóg nas wzywał. Zobaczyliśmy, jak te czynności sprawdzają się w życiu, jak wyglądają w życiu człowieka. Zasmakowaliśmy Boga. Przez to, że poznaliśmy Boga w życiu, przez wykonywanie czynności, do których On powołuje, weszliśmy z Nim w pewną przyjaźń i poznaliśmy Go takim, jakim jest. I wtedy On zaczął do nas mówić bardziej serdecznie, bardziej przyjacielsko. I w tej przyjaźni poznaliśmy jeszcze dokładniej Jego cechy. I te cechy tak mocno zachwyciły nas, tak poruszyły, że stały się w nas czymś żywym i zauważyliśmy, że one same w nas żyją. I w końcu człowiek się zapala. Tu pojawia się bardzo gorąca miłość. Także przeobraża sam własną osobę w postać Boga i widzi na sobie te cechy jako żywe. Jeżeli dłużej trwa w takiej łączności, to wtedy może to widzieć i być tego świadomym. I to było w tej duchowości smaku obcowania. A teraz, jak mówimy o działaniu, to tu jest pewne zerwanie z tym obrazem Boga, dlatego że człowiek widzi jeszcze rzeczywistość wokół siebie i widzi ją bardzo dogłębnie. I przez to zauważa też potrzeby ludzi. Mówiłem, że świat widzi jako boski. Jest boski, tylko tutaj trzeba mieć to zrozumienie, że to nie znaczy, że już jesteśmy w raju. To znaczy, że Bóg działa w świecie. I człowiek, który przemienił siebie w Boga, widzi Boga działającego w świecie. Mimo tego on posiada... Ten człowiek, który ma takie widzenie, posiada także widzenie rzeczywistości takiej, jaką jest. Więc widzi ludzi błądzących, zabłąkanych, zagubionych, cierpiących i różne potrzeby. I teraz, żeby im pomóc, żeby pomóc tym ludziom, ponieważ ma wielką miłość, stał się małżonkiem ludzkości, musi wyjść z siebie, z tego własnego obrazu Boga, oddać siebie. I tutaj wychodzi się poza te cechy, wchodzi się po raz kolejny w jakieś nieznane. I to jest taka różnica z tą poprzednią ścieżką, z poprzednią drogą dochodzenia do Boga. W smaku obcowania jest też więcej miłosierdzia. Miłosierdzia w tym znaczeniu, że Bóg ożywa w naszej osobie. Pojawiają się też jakieś wzburzenia, gniewne oblicza Boga, ale stara się je udobruchać. Prosi się Boga o to, aby się zmiłował. I również jeśli chodzi o działanie, to jest to działanie bardziej w takim znaczeniu świętowanie, błogosławienie, dawanie radości światu, łagodności, miłości. Tutaj natomiast w smaku działania jest większy nacisk na sprawiedliwość, czyli to, co się należy. Trzeba zrobić to, co ma być zrobione. To jest tak, jakby nadszedł czas rozrachunku. Teraz już skończył się czas miłosierdzia. Trzeba działać. Wcześniej kiedyś też tam mówiłem o przebaczaniu i ktoś wysunął taki zarzut, że to jest takie zbyt pokojowe, pacyfistyczne podejście, przebaczyć komuś bez prośby.
Ja tłumaczyłem, że tu nie chodzi o to, żeby się nie bronić. To tu jest, można powiedzieć, coś, pewna duchowość, która uzupełnia to. Tu jest czas, kiedy właśnie należy bronić człowieka, bronić duchowości i należy podjąć konkretne działania. I te działania są oczyszczające i nieraz przykre, nieprzyjemne. Tutaj spotykamy się też z gorzkimi prawdami i z tym, że ta osoba, która wychodzi z takim objawieniem Boga, może zostać nieprzyjęta przez świat, może być odbierana jako przykra, niemiła, jako natręt. Dlatego, bo ona bardziej działa jako upominacz. Ktoś, kto mówi, tego ci nie wolno, albo zrób to, zrób tamto. Więc tutaj kończy się pobłażliwość. No tak, czyli to działanie, które, jak mówisz, teraz powinno być podjęte, nie może wynikać z nakazów innych, prawda? Nie. Tutaj, jeśli mówimy o jakimś nakazie, to ta osoba przez swoją łączność z Bogiem ma wewnętrzny nakaz. Ona wewnętrznie czuje się zobowiązana, pobudzona do działania. I to też te działania, których się podejmuje, nie muszą być związane z innymi ludźmi, w bezpośredni sposób przynajmniej. Ona może również działać na świat duchów, które przechodzą jakieś oczyszczenie. I w tym wypadku ta osoba mająca takie objawienie Boga podejmuje różne działania pokutne, czyli takie oczyszczające i mało zrozumiałe. Niekiedy to mogą być jakieś prace zwykłe. Może być praca zawodowa, którą wykonuje i tylko ta osoba włącza swoją pracę zawodową w boski zamysł i robi ją ze szczególnym zamiarem. A niekiedy mogą być to jakieś dziwne zachowania, które ludzie będą nazywali szaleństwem. Dlatego też w świecie ludzi uduchowionych możemy się spotkać z szaleńcami bożymi. Albo niekiedy są nazywani też szalonymi joginami w tej wschodniej tradycji, tam buddyjskiej powiedzmy. Prawosławnie mówią o szaleńcach bożych. I te dziwne zachowania mają na celu oczyszczenie, one są wykonywane z miłości. Są niezrozumiałe dla świata, ale ta osoba działająca pod impulsem Boga, pod impulsem ducha, wykonuje pewne dobro. To też dlatego, że te duchy, które są nieoczyszczone, potrzebują modlitw i pewnych konkretnych działań. Duchy wpadły w pewną zależność, wykonywały kiedyś złe czyny za życia, jakby ludźmi i są obciążone i te działania miały konkretny ziemski wymiar. Więc ci ludzie zbłądzili w jakichś czynnościach ludzkich i tutaj mają na sobie ciężar ludzki. I żeby ich uwolnić od tego ciężaru, należy wykonać pewien trud. I same one również przeżywają ten trud, ale na sposób duchowy. I ciężko im się odciążyć od tego, co ma taki bardziej ziemski charakter. Może dosyć ciężko też o tym mówić. To jest już bardziej szczegółowe. Może na tym przestanę. Czekaj, jak dobrze zrozumiałam, to ta modlitwa, o której mówiłeś, za te duchy, które tam się plączą i cierpią, to dlatego, że nie udało nam się ich
przekonać czy naprawić, jak byli jeszcze żywi, tych czyniących no, inaczej. Tak. Tak, to może nawet bardziej lepiej byłoby mówić o duszach, dlatego że to są ludzie, tylko że oni już żyją na sposób duchowy, dlatego zwykle ludzie postrzegają ich jako duchy, bo są niecieleśni. Ale można używać obu nazw, i dusza, i duch. I tutaj dobrze jest właśnie modlić się za nich w taki sposób wstawienniczy. To nie za złe duchy, bo to jest znowuż inna kategoria. Też złe duchy diabelskie. To tutaj walczymy z nimi. Nawet była taka piosenka, co nam chce mówić, jak to było. Dana, nie ma szatana. Mhm. Tak. Tak, to jest groźne złudzenie, że go nie ma. No właśnie. On tak wchodzi w nasze życie, że nas bardzo łatwo może omotać. Różne nam się przytrafiają właśnie przygody typu, no to jest właśnie indoktrynacja na różnych poziomach, która może nas złapać, może nas dotknąć, jeżeli nie jesteśmy uważni. Tak. Świadomość dobra i świadomość zła. I tutaj również, ponieważ my jesteśmy przemienieni w Boga, nie boimy się złego i to raczej On nas się boi. W tego rodzaju duchowości, w tym smaku jest jeszcze większa siła duchowa. W tym znaczeniu, że człowiek jest tutaj obdarzony jeszcze większą miłością. Im więcej jest tej miłości w duchowości, tym większa jest siła. To jest dosyć paradoksalne, bo mogłoby się wydawać, że sprawiedliwość, ktoś, kto jest sprawiedliwy, a taki surowy bardziej, to ma mniej miłości. A właśnie tutaj ta sprawiedliwość i surowość wynika z ducha miłości. To się bierze stąd, że ta osoba uduchowiona patrzy na rzeczywiste potrzeby i widzi, że trzeba zadziałać. Skończył się czas głaskania, pieszczoty. Skończył się czas upominania albo nawoływania do dobra. Przyszedł czas rozrachunku, trzeba zadziałać. I tylko, że tutaj uważajmy, bo to też nie jest, tu nie chodzi o fanatyka religijnego jakiegoś, który prowadzi świętą wojnę, dżihad, czy coś takiego. Ta osoba patrzy na świat w sposób prawdziwy i ma pewien rodzaj jasnowidzenia. Dlatego ona potrafi dobrze rozpoznać czasy i potrzeby. To nie jest tak, że ona działa na zasadzie widzimisię. Tu trzeba wejść właśnie w tą głęboką zażyłość z Bogiem. I to się opiera też na tej duchowości, o których mówiłem wcześniej, że tam się wchodziło w pewną przyjaźń. Jeżeli nie weszło się dobrze w tą przyjaźń, jeżeli nie rozeznało się dobrze duchów, czyli kto jest prawdziwym Bogiem, to możemy wpaść w pułapkę i zaprzyjaźnić się z jakimś złym duchem. Wtedy on nami będzie miotał. My możemy się stać ucieleśnieniem zła. Więc jest to bardzo groźne. Ten rodzaj duchowości jest bardzo groźny. Wchodzimy tutaj na strome, skaliste tereny. Szatańskie podchody są często skuteczne, niestety. No, tak. Dlatego też mówiłem o tej podstawie pokory i miłości, bo jeżeli mamy pokorę, to wtedy będziemy siebie sprawdzali, czy my nie zbłądziliśmy,
czy nasze poznanie jest prawdziwe. To, co ty również powiedziałeś, że czyste serce, to też jest bardzo ważne. Ja to właśnie rozumiem też przez pokorę. Pokora to jest takie czyste serce, czyli bez skażeń, bez jakichś przywiązań, wolne, serce wolne, patrzące z miłością. I miłość właśnie, a ta miłość tutaj to nie oznacza miłości do siebie, do swojego ja, że teraz ja jestem Bogiem, mi słuszcie, uwielbiajcie mnie. Tylko to jest miłość całościowa, która oddaje siebie. Tak jak wcześniej mówiłem, że miłość oddanie siebie. Czyli tutaj nie ma miejsca na egoizm. I jeżeli są te dwie rzeczy i to czyste serce, to jest możliwe, że nie zbłądzimy. No i oczywiście dodałabym, nie ma to nic wspólnego z żadną odmianą niewolnictwa. Tak. Czasami pokora jest troszkę mylona z takim poddaniem się po to, żeby coś uzyskać. A to nie to? Nie. To bardziej bym rozumiał pokorę w takim znaczeniu, jak ktoś uczy się zawodu. Musi mieć pokorę, żeby się tego zawodu nauczyć. Czyli przejść pewne szkolenie, zobaczyć, jak się wykonuje ten zawód, ktoś musi go wprowadzić i musi być szczery ze sobą. Nie może grać już fachowca na samym początku, bo jest uczniem. Skoro jesteś na początku, to jesteś na początku. I nie oszukuj siebie, że już jesteś Bogiem. Albo pokora w znaczeniu takim, jak ktoś ćwiczy jakąś sztukę czy sport. To też musi stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, ja jeszcze tego nie opanowałem, ale będę ćwiczył i mogę to w sobie wyrobić, te zdolności. Nie może się oszukiwać, że już jest mistrzem. Od razu się nie dostanie na olimpiadę taki sportowiec startujący. Jest na początku. I tutaj też musimy uznać siebie takimi, jakimi jesteśmy. To jest to, co nazywam pokorą. Szczere spojrzenie na własną osobę, bez oszukiwania. No więc widzisz, jeszcze jest takie powiedzenie, które wprowadza taki element właśnie oszustwa. Jak to było, pokorne ciele, dwie matki z się, czyli bądź sprytny i kombinuj, to więcej dostaniesz. Następne co mówiliśmy o tym języku jest. No, nie dość, że trudno się pozbierać w tych wszystkich językowych historiach, to jeszcze coś tam po prostu krąży i jest to wklepywane, nie? To też to nie o to chodzi. To nie ta pokora. Tak. Pokora jako rozpoznanie, że mamy chęć wewnętrzną, żeby uczyć się, doznawać, nic więcej. Wyznajemy się, że nie wszystko wiemy, można tak powiedzieć. I też mówiłem wcześniej o niewoli, dobrowolnej niewoli, albo niewoli, która wyzwala. To teraz możemy to trochę zobaczyć, jak to wygląda. Na początku, w tym smaku służby, tam mogło być takie wyobrażenie, że ja się staję niewolnikiem przez wysłuchiwanie jakiegoś polecenia Boga. Ale później zaznaczyłem, że to oznacza, że Bóg chce, abyśmy my dojrzeli wewnętrznie i żebyśmy stali się samodzielni. I teraz tutaj w tym smaku duchowości, w poprzednim, gdzie mówiłem o tym obcowaniu, człowiek dochodzi do takiej dojrzałości, że sam staje się uczestnikiem życia Bożego.
Więc taka to jest niewola, więc bardzo ubogacająca i piękna, przyjemna, niezniewalająca, wyswabadzająca. Dlatego też trudno mówić słowami o tej duchowości i szczególnie o tych wyższych duchowościach, bo tutaj te słowa nigdy nie wyczerpują znaczenia. Zawsze będą trochę zawężały i wprowadzały pułapki. I też tak jak mówiłem o tym bluesie, to przekaz żywy, czyli znak i duch. Tutaj w tej duchowości działania również przekaz odbywa się przez działanie. To, że jest to duchowość wysoka, to nie znaczy, że trzeba się po niej wspinać do szczebla, po szczeblach. Po szczeblach. Może być ona również obudzona w człowieku przez jakiś nagły przebłysk. Może to być człowiek, który w ogóle nie ma do czynienia z duchowością, na przykład więzień, ktoś, kto nabroił w życiu, ale nagle Bóg porusza mu serce i przemienia się gwałtownie. Więc tutaj zmiany mogą być nieopisane i trudno to sprawdzić, ale później widzimy po owocach, jak ten człowiek się zachowuje, jak oddziałuje na świat przede wszystkim, czy jego duchowość jest dobra, czy nie, czy jest właściwa. Czyli jak daleko sięgają tego promienie jego światła, tak, który z serca wchodzi? Tak. I taki człowiek może być poruszony czymś zupełnie niespodziewanym. To może być uśmiech kogoś, jakiś gest, ruch ręki, jakieś zdarzenie w życiu. Tylko ono tak do niego przemawia wewnętrznie, że w nim następuje jakaś przemiana. I ta duchowość wtedy w nim ożywa. I ten człowiek nawet nie będzie mówił o tym, że on prowadzi jakieś życie duchowe, ale on już jest w życiu duchowym. Tutaj nie ma takiej konieczności, żeby to nazywać, bo doświadczenie jest w tym przypadku bardzo czyste i czysto duchowe, więc nie ma takiej konieczności. On jest bardziej działaczem. Przypomina anioła, czyli patrzy, widzi potrzeby, czy tam jakieś chęci ludzi i działa stosownie do tego. Jeżeli ma zdolności językowe, to może mówić, może to jakoś opisać. Pewnie lepiej niż ja, moimi skromnymi zdolnościami. Ale to tutaj nie jest powiedziane, że będzie to tylko język. Zależy od tego człowieka, który zostaje obudzony, ożywiony. No więc właśnie, wiesz co? Poruszyłeś chyba podstawową taką kwestię dotyczącą rozumienia tego, co nam się przytrafia, bo rozumiem, że to, o czym mówisz, to jest żywe słowo, które nie istnieje w żadnych tak naprawdę słownikach, tylko właśnie z naszego serca wychodzi. I tu jest ta trudność wytłumaczenia, co się nam przytrafiło, bo jeżeli na przykład znajdę na ulicy wypchany portfel, to jest takie zdarzenie, nie? Ale to jest zdarzenie raczej nieduchowe. Łatwo je będzie opisać, prawda, co się stało. I nie wiem, czy w sposób tak naprawdę pozytywny mogłoby wpłynąć na życie moje, jeżeli bym coś takiego znalazła. To można by dyskutować. Natomiast to, co znajdujemy i co jest niematerialne, no właśnie, a co powoduje zmiany w naszym życiu, no to jest już tutaj tego problem, nie? Tak jak mówią. Houston, nie mamy problemu, bo mamy. Jak to przekazać? Jak być wiarygodnym? No, jak nie powodować, żeby słuchający nas nie pukali się w głowę? Ja nie wiem, dlaczego jak coś mówimy takiego, to się ludzie w głowę pukają. To może mi wyjaśnić, bo ja nie wiem. No i tak dalej.
Jakiś tik. Może tik, tak? No właśnie. Teraz TikToka wymyślili, to może z tego się wzięło, kto to wie. No, krew napływa, krew napływa do głowy i tam trzeba później poluzować. Chyba tak. Natomiast zobacz, jak się podzielić tym doświadczeniem, które jest nie dość, że niewidzialne, też jeszcze osobiste. Mhm. No wiesz, ja myślę, że trzeba się dzielić z tymi, którzy z nami współgrają, że czujemy się przy nich dobrze. Taka, prawda, zwykła próba. Czujesz się dobrze przy kimś, to prawdopodobnie mógłbyś mu opowiedzieć o wielu rzeczach, prawda, z twojego życia i twoich doświadczeniach. Mhm. Natomiast, no właśnie, nie dość, że trudno jest znaleźć człowieka, z którym chcielibyśmy to doświadczenie podzielić, no to nie możemy dać żadnego materialnego dowodu na to. Mhm. Chyba, że, prawda? Nasze życie może tak bardziej. Tak. To może być taki materialny dowód. I tak. To jest najlepsze, jeżeli potrafimy naszym życiem pokazać dobroć. Tak, właśnie. Tutaj w tego rodzaju duchowości też człowiek nabiera większej zdolności mówienia. To nie jest powiedziane, że będzie mówił, ale będzie potrafił lepiej dopasować przekaz do osób, bo jaśniej widzi. Jaśniej widzi serca, te wnętrza serc, życie w nich tętniące, i potrafi dopasować język do potrzeb ludzi. Tu nie mówię o zdolnościach językowych, tylko bardziej dobraniu przekazu. Niektórzy ludzie, możemy się spotkać z takimi, nie mają bogatego słownictwa, ale potrafią powiedzieć coś krótko, prosto i treściwie. Albo idą do obcego kraju, poznali tam jakieś 100 słów, a potrafią się świetnie dogadać. Mhm. Bo mają takiego ducha, który jest komunikatywny. No tak, to się zdarza, tak. Tylko no, nie wszystkim. tak. No to jest takie, słuchaj, to jeszcze może takim innym potwierdzeniem, że rozumiemy to, co ktoś nam chce przekazać ze swoich doświadczeń, to jest takie stwierdzenie. No zobacz, czuję się z nim czy z nią, jakbyśmy się znali całe życie. Pierwszy raz się widzimy. Mhm. Tak. Czyli, no. To jest już pewne zaproszenie do rozmowy. Mhm. No to wiesz, jak się tak dobrze czujesz, to wysłuchaj, powiedz też. Tobie się też na pewno coś otworzy, bo to działa w obie strony w ogóle. Mhm. Mhm. Tak. No tylko, że jest to niewidzialne no, dla większości oczu, tak. To jest świat ducha. Tak. Polegamy tutaj na przeczuciu. Tak, i co ta piosenka dalej mówi? A świat widzialny jest poznawalny. No może i tak, może nie. Natomiast do pewnego świat stopnia. Niewidzialny też jest poznawalny. Też, tak. Też, tylko... No mówiąc tak naukowo, to innymi narzędziami. Duchem. Duchem, tak. Duch jako narzędzie. Ojojoj. Zrozumiej to. Poznawaj duchem. Tak, ducha właśnie. Duchem, tak. Można stukać, pukać. Tak, właśnie. Oj, Kuba, to wiesz... Mówisz, że nie ma drabiny, a poziom jest no, wysoki, nie? No jest drabina. Jest? Drabina Jakubowa, po której wstępują i zstępują aniołowie. No. Ale to jest świat duchowy, prawda? Tu. No tak, to jest mówimy, też takie... Mówimy o tym tylko opisowo. Opisowo, no to... i to jest takie tak dobrane, żeby
no, można to było łatwiej ogarnąć, przybliżyć się, bo tak naprawdę tam żadnej drabiny nie ma przecież, nie? No. Mhm. Tak. No, jedno jest pewne, Kuba, tak jak mówisz, że duchowość duchowością, uznanie tego doświadczenia lub nie, nawet w duchowości, a przede wszystkim w duchowości, może tak podsumowałabym, działanie jest bardzo istotne. O tak. No. To nie jest siedzenie na wakacjach albo leżenie gdzieś tam w obłokach. Tak. I może tak to bym jeszcze przybliżyła, no, takimi słowami prostymi. Tutaj w materii, załóżmy, że jesteśmy w materii, w tym co widzialne, jeżeli nie ma ruchu, to się nic nie dzieje. I to są nawet tak zwane prawa naukowe różne, nie? Mm. Czyli co? Wszystko to, co jest w ruchu, daje nam możliwość działania i wtedy dopiero coś się może zadziać. I tak samo w duchowości. Tak. W tej rzeczywistości, w której żyjemy, nawet trudno znaleźć próżnię. W taki fizyczny sposób. Fizycy może znajdują jakąś próżnię, ale tam coś się może pojawić zawsze. Co to oni zawsze mówią? Możliwość. Prawie próżnię. Nie, to ściemniają nam. To też nam pokazuje, że nawet rzeczywistość fizyczna jest taka, że nie, ten ruch jest w niej. Nie może być bez ruchu. No. Jak się, że tak powiem, ruch kończy, to na przykład nasze fizyczne ciało przestaje funkcjonować. No to jak to jest? Bez ruchu nie może być. No tak, ciało fizyczne jest złożone z wielu elementów i, tak. I się wyczerpuje. Siły się wyczerpują. No. Wtedy opuszczamy to życie ziemskie. Duch przestaje doświadczać w ciele, co nie znaczy, że nie doświadcza dalej. Właśnie. Czyli tak, jakbym cię mogła prosić o podsumowanie, czy miałbyś jakieś takie zdanie lub parę, które podkreśliłyby istotność właśnie działania w życiu duchowym? W Piśmie Świętym jest takie zdanie, że wiara bez uczynków martwa jest. To mi przychodzi na myśl. Mm-hmm. Czyli jeżeli widzisz dobro, rozpoznajesz dobro, to zrób to. I nie trzeba się wiele zastanawiać nad tym. Jeżeli jesteśmy przekonani, że to jest dobrem, to, co rozpoznajemy jako dobro, mamy zupełną pewność, to idźmy na całość i żyjmy tym, żeby pokazać światu. No i nie róbmy tak, jak ta bohaterka przeminęła z wiatrem. Jutro też będzie dzień, róbmy od razu. Tak, tak. Właśnie, bo jeżeli będziemy zwlekali z dobrem, to ono może nas opuścić. Przestaniesz mieć taki smak. Tak. Jedzenie, jak długo leży, to się psuje. I tutaj ta duchowość, to dobro, które do nas przychodzi, też się może zepsuć. Jeżeli będzie w nas leżeć i nic z tym nie zrobimy. Mhm. Czyli tak, smak działania, trzeba korzystać z niego właśnie, kiedy przychodzi do nas. Mhm, tak. Tak jak dzisiejsze danie, prawda? Tak, tak. W twojej duchowej, chciałam powiedzieć restauracji, nie wiem, czy to dobre słowo. Nie będzie.
Tak. Dzisiejsze menu dnia jest takie, a jutro będzie inne, więc też uważajmy na to, co dostajemy. Dostrzeżmy ten skarb dobra, który pojawia się w naszym życiu i bierzmy się do działania. Tak. Bo jutro może już tego nie być. Jutro będzie inne menu dnia. Nie wiadomo, czy tak samo dobre. No właśnie. Wiesz co, już kiedyś o tym mówiłam, o takich różnych, wiesz, osobach, które uważają, że już wszystko osiągnęły, wszystko zrobiły i już więcej nie działają, tylko korzystają ich zdaniem, a tak naprawdę to oni zatrzymali się w czasie, przestrzeni, nie wiem, w rozwoju. Po prostu ich nie ma. Mhm. Nie zatrzymujcie się. Tak. A jeżeli to tylko na chwilkę, żeby się rozejrzeć, lepiej zobaczyć, prawda, dokąd dalej. Tak. Albo jak ktoś jest zmęczony, to warto odpocząć. Tak. Złapać oddech. Ale nie na wieczność. Nie zamykajmy się w grobie. Czyli co, nie poganiamy się, ale też nie zarzucamy sobie tego, że robimy coś za szybko albo za wolno, tylko robimy to zgodnie z naszym rytmem, można tak powiedzieć. Mhm. Tak, to jest dobre. To jest wskazówka dobra dla każdego, żeby być zgodnym z własnym rytmem. A jeżeli pojawi się Bóg w naszym życiu, albo jakaś wyższa duchowość i ona wprowadzi jakiś inny rytm, to wtedy też można mieć taki nadprzyrodzony rytm. Ale ten nadprzyrodzony rytm szanuje też nasz własny rytm, tak powiem, nasze zwykłe życie. To nie jest duchowość, która narzuca się i gwałci naszą wolność. To wtedy już nie byłaby to duchowość, bo duchowość to jest święto, to jest wolność. Tak. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. To jest brak tak zwanego stracha na lacha. Nie ma. Mhm. Jak już nie macie, ten strach z was wyjdzie, to też jest to takie chyba potwierdzenie, takie dosyć mocne, że ten duch jakoś rośnie. Mhm. Można się poczuć bezpieczniej. No tak. Zależnie od tego, gdzie się znajdujemy, czujemy się w domu, czujemy się bezpiecznie. Bo wiemy, że ten duch jest w nas. Tyle. No, tak, życzę takiego doświadczenia. To się przyłączam do tego twojego życzenia. Bardzo, bardzo ci dziękuję za twoją życzliwą obecność. Mimo tam jakiejś chrypki, bo tam gdzieś, pewnie gdzieś cię zawiało. Mhm. Tak. Tak, przejdzie. I Kuba, do zobaczenia w takim razie w następnym tygodniu, bo jeszcze parę spotkań nam przygotowałeś, prawda? No, mam nadzieję, tak. Że dobrze. Coś tam będzie. Coś tam będzie. No dobrze. Zobaczymy, co mogę zrobić. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami tutaj wytrwali do końca. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Ja życzę smacznego. Tak, smakujcie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam.